Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka oraz Powiat Poznański przedstawiają: Stop Czerniakowi. Akcja społeczna. Każdego roku miliony osób cieszą się z ciepłych słonecznych dni. Wiele z nich bez trosko wyleguje się w promieniach słońca bez umiaru, nie pamiętając o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą ten rodzaj promieniowania. Nie dbając o swoją skórę, narażają się na ryzyko śmiertelnej choroby. Moda na opalanie powoduje zwiększenie zachorowań na wyjątkowo groźną chorobę, jaką jest złośliwy nowotwór skóry czerniak melanoma malignum. Co to jest czerniak? Czerniak należy do nowotworów, które rozwijają się z tzw. neuroektodermy czyli komórek, które znajdują się w różnych miejscach naszego ciała. Najczęściej cienjak lokalizuje się, czy wywodzi się ze skóry. Może jednak powstawać w oku, na błonach śluzowych, czy chociażby w oponach mózgowo-rdzeniowych. Jeśli ta zmiana pierwotna, która się pojawi w którymś z tych miejsc, jest szybko, chirurgicznie. Usunięta, wtedy mamy dużą szansę na zupełne wyleczenie choroby, co nie jest tak oczywiste w przypadku innych typów nowotworów. Natomiast jeśli przegapimy ten moment, w którym usunięcie nowotworu może być skuteczne, wtedy zaczyna się problem. Jeśli dojdzie do rozprzestrzenienia się choroby, czyli powstania przerzutów czerniaka, praktycznie na dzień dzisiejszy nie ma skutecznej metody leczenia. Ryzyko zachorowań na czerniaka jest szczególnie wysokie u osób o jasnej karnacji skóry pokrytej znamionami, a zwłaszcza u osób opalających się w sposób niekontrolowany. Również osoby korzystające z solariów są w grupie ryzyka o największej zachorowalności. Do czynników wywołujących czerniaka zaliczamy również skłonności dziedziczne oraz podrażnienie mechaniczne znamion na skórze. U osób, które w dzieciństwie uległy poparzeniom słonecznym, ryzyko wystąpienia czerniaka zwiększa się pięciokrotnie. Statystyka zachorowań Spośród osób chorujących na czerniaka 40% to kobiety, 60% mężczyźni. W 1990 roku zachorowało na czerniaka 750 osób. W roku 2000 zanotowano 1500 przypadków zachorowań na czerniaka. W roku 2010 odnotowano już 2,5 tysiąca przypadków choroby. Przy obecnym tempie wzrostu, w roku 2020 może zachorować nawet ponad 4,5 tysiąca osób. Rokowanie w czerniaku jest bardzo niekorzystne. Ponad 50% chorych dotkniętych tą chorobą umiera. Rozpoznawanie zmian W rozpoznawaniu niepokojących zmian na skórze posługujemy się zasadą pięciu kroków. A, B, C, D i E. A. Asymetria. Oceniamy symetrię zmiany. Staramy się podzielić zmiany na połówki. Czy te połówki pasują do siebie? Zwykłe znamiona są symetryczne, a wczesne postacie czerniaka skóry cechują się asymetrią. B. Granica. Zwykłe znamiona są okrągłe lub owalne i wyraźnie oddzielone od zdrowej skóry. Rozmyta lub zatarta granica może wskazywać na czerniaka. Niepokój powinno budzić także rozlewanie się barwnika na otaczające tkanki. C. Kolor. Niegroźne znamiona zwykle są jednorodnie zabarwione. W przypadku czerniaka w obrębie znamienia może pojawić się kilka kolorów, a granice ich przejścia mogą być bardzo nieregularne. D. Średnica. Zwykłe znamiona mają średnicę poniżej 6 mm. Jeżeli i ten rozmiar zostanie przekroczony, należy bacznie obserwować znamie. E. Powiększanie się Szczególnie niepokojące jest nagłe powiększanie się znamienia. Zwykłe znamiona raczej nie rosną w szybkim tempie. Oceniamy także, czy znamie nie uwypukliło się. W przypadku zauważenia na swojej skórze jednej z omówionych niepokojących cech należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem dermatologiem lub onkologiem. Wczesne wykrycie i usunięcie niepokojącej zmiany może uratować Wam życie. Także znamiona, do których przyzwyczailiśmy się wraz z upływem czasu, wymagają profilaktycznego zbadania. Za pomocą dermatoskopu lub wideodermatoskopu lekarz jest w stanie ocenić niepokojące symptomy nawet na niewielkich znamionach. W razie wątpliwości znamie zostaje chirurgicznie wycięte i przebadane na obecność komórek nowotworowych. Aby zrozumieć, jak podstępną chorobą jest czerniak, przypomnijmy, jak zbudowana jest nasza skóra. Ogólna powierzchnia skóry u dorosłego człowieka wynosi od około 1,5 do 2 m2 przy grubości od 1,5 do 5 mm. Zdrowa skóra nieowłosiona składa się z naskórka, położonej niżej skóry właściwej oraz znajdującej się poniżej tkanki podskórnej. W skórze właściwej pod warstwą naskórka znajdują się powierzchniowe sploty tętniczo-żylne, włókna nerwowe, ciałka dotykowe, naczynia krwionośne oraz gruczoły potowe. Głębiej w skórze właściwej, na styku z tkanką podskórną, znajdują się głębokie sploty tętniczo-żylne. Poniżej skóry właściwej znajduje się tkanka podskórna zbudowana z komórek tłuszczowych. Zmiany barwnikowe skóry pierwotnie umiejscowione są na warstwie naskórka. Niektóre osoby o jasnej cerze posiadają na skórze znamiona od urodzenia, innym zmiany tworzą się w ciągu życia. Znamie znajdujące się w warstwie naskórka zaczyna stopniowo wrastać w głąb skóry. Zewnętrznie znamie może ulec wtedy powiększeniu lub innym przekształceniom, takim jak zmiana koloru, zmiana granicy. Wraz z upływem czasu zmiana stopniowo wnika do warstwy skóry właściwej. Przy dalszym rozwoju choroby zmiana zaczyna się rozsiewać poprzez układ limfatyczny po całym organizmie. Pojawiają się przerzuty w odległych narządach, płucach, mózgu oraz innych organach. Aby uchronić się przed ryzykiem przekształcenia znamienia w czerniaka, należy je bacznie obserwować. Wszelkie niepokojące zmiany należy chirurgicznie usunąć, a ich komórki zbadać w laboratorium. Jeżeli usuniemy znamie do grubości 1 mm, wówczas sprawę uważa się za załatwioną. Przy grubości nacieku ponad 4 mm istnieje wysokie prawdopodobieństwa wystąpienia rozsiewu choroby, tak zwanych przerzutów, a to niestety prowadzi do śmierci. Najprostszym sposobem zapobiegania czerniakowi jest unikanie opalania się w ostrym słońcu w godzinach od 11 do 16, zabezpieczanie dzieci poprzez nakrycia głowy i założenie koszulki, stosowanie diety bogatej w zielone warzywa, picie co najmniej czterech filiżanek zielonej herbaty dziennie, używanie kosmetyków z wysokimi filtrami UV, unikanie stresów. A przede wszystkim całkowita rezygnacja z solariów. Obecnie panuje błędne przekonanie, że zdrowa skóra to skóra opalona, że solarium przygotowuje skórę przed sezonem plażowym lub wyleczy trądzik. Zgodnie z danymi statystycznymi, korzystanie z solarium zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów złośliwych czerniaka nawet o 75%. Nie tak dawno przeprowadzone badania wykazały, że w ciągu ostatnich 40 lat częstość występowania czerniaka wzrosła ośmiokrotnie wśród młodych kobiet i czterokrotnie wśród młodych mężczyzn w grupie wiekowej od 18 do 39 lat. Młodzi lekceważą sobie te dane, bo choroby nowotworowe skóry ujawniają się dopiero po kilku, kilkunastu latach, a wtedy może być za późno. Od 2004 roku w Poznaniu prowadzi działalność Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka. Stowarzyszenie organizuje m.in. badania profilaktyczne skóry za pomocą wideodermatoskopu, specjalistycznego urządzenia diagnostycznego. Dzięki połączeniu czułej kamery z komputerem, lekarz-onkolog jest w stanie precyzyjnie określić od razu, które zmiany wymagają interwencji chirurgicznej. W ciągu dwóch lat dzięki stowarzyszeniu przebadało się ponad 3000 osób. Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka współpracuje z profesorem doktorem habilitowanym nauk medycznych Andrzejem Mackiewiczem, twórcą leczniczej szczepionki na czerniaka. Szczepionka stanowiąca przełom w walce z tą chorobą od 20 lat przechodzi proces badań. Pacjenci, którzy są w programie badawczym, a otrzymują szczepionkę leczniczą, żyją od kilku do kilkunastu lat. Andrzej Maciewicz i jego pacjenci mają nadzieję, że znajdzie się polski kapitał i odpowiednie zainteresowanie, aby polska szczepionka została zarejestrowana i była dostępna dla wszystkich chorych. Stowarzyszenie Chorych na Czerniaka chętnie podejmie współpracę z instytucjami, zakładami pracy, stowarzyszeniami i lokalnymi samorządami w zakresie przeprowadzania akcji profilaktycznych i badań wideodermatoskopem. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej www.stowczerniak.pl